Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis i to jest, moi drodzy, serwer sześciennego i Holiday 2016 i druga tura eliminacji do finałów na arenie PvP. Jest ze mną Rinia. Hejo. To ona mnie doprowadziła do bankructwa, mój budżet domowy w obiegłym. Tak, to ty, to ja pamiętam. Nie. Na filmie się nagrało, było. Nie. Jest ze mną Paweł. No, witajcie, cześć. Tak, Paweł to cały kierownik zamieszania, to on was będzie dzielił i to on decyduje, kto z kim walczy, jak pretensje, to do niego. Ja się tu będę usprawiedliwał na każdym momencie, w każdej chwili. Jest ze mną Os również. Dzień dobry. Tak jak powiedziałem wcześniej, najbardziej napakowany człowiek na sześciennym. I Quasar. Cześć wszystkim. I tutaj pilnujemy, tu będziemy, moi drodzy, patrzyli, czy wy znowu nie oszukujecie, nie cheatujecie, czy czegoś nie używacie, czego nie powinniście używać. Więc ja przekazuję tutaj mikrofon w kierunku Pawła, żeby on powiedział, co dalej, jak będzie przebiegało i kto pierwszy będzie na arenie dzisiaj. No to witajcie. Ja bym chciał powiedzieć, że tak, no teraz będzie walczył Marcel Gonciara oraz MR Notlan. Tak, Rinu ich zaraz wpuści. Jak mnie Pawlos wypuści. O. Tak, i będziemy mieli... A Pawlos to ma dzisiaj, nie wiem, manię czegoś. On naprawdę musi jechać do sanatorium, ale nie wiem, czy akurat do właściwego jedzie. Bo ja też będę jechał gdzieś niedługo do sanatorium. Kurde, a właśnie, może gdzieś pojadę do sanatorium, gdzie będę miał blisko do kogoś z administracji tutaj. Może bym gdzieś wreszcie wyszedł w jakieś piękne miejsce. A kto tam będzie walczył? Aha, już się ubierają, już tak? Powiedziane, już... Kurde, zobaczcie, jak się szybko poubierali. Marcel, no i 10 sekund, moi drodzy, na rozpoczęcie. Rinia, zakład od teraz już się zakładamy, czy nie? Tak? Może dzięki Rinie szansy tak pieniędzmi teraz. Ostatnio wykorzystałeś cały prawie budżet domowy. No, ale już tydzień czasu dzieci nie jadły i jest okej, okay, no. Można dalej walczyć. No, dobra, no to zaczynamy. Tutaj się, no zejdź na dół, nie bój się, tam nie wpadniesz nic, no. I już zmierzają na środek. Już słyszę, o, picie, potki, ale tutaj, proszę bardzo, jaka piękna taktyka. Zobaczcie, jak on świetnie strzela, widzicie to? 3 razy oberwał. No i co? Już teraz ma mieczyk w rączce i zaczyna się bijatyka, zaczyna się pojedynek na środku. Mhm. Ale proszę. Odpłaca się, ale jej, dobra. I jest ucieczka. Ale ucieczka kończy się tym, że się dostaje strzały w plecy, normalnie. Uwaga. Ktoś się wspina. Wspina się na wieżę. Na wieżę się wspina. O, i spadł. I to jeszcze spadł nie do wody. Jak mi przykro, normalnie. To chyba się już zakończy tutaj, coś mi się wydaje. O, jednak jeszcze nie. Jeszcze nie, jednak się jeszcze bije. Mi się wydawało, że spadł na brzeg tutaj, bo tak mi trzymał się jakby na tym. Aha, to możliwe. O. Wow! To było piękne, widzieliście? Jakim odrzutem? No ale jednak, cóż. Marcel Gonciara zwycięża. I mamy pierwszą osobę, która przychodzi do półfinału. Jest im Marcel Gonciara. A Os się pojawił. Do dzisiejszego. A do dzisiejszego, przepraszam bardzo. Dobrze, Pawełku, poprawiłeś mnie bardzo dobrze. Tak, ja się pomyliłem, do dzisiejszego półfinału. Os się pojawił od razu zebrą. Tak, tutaj. Itemy zebrać. I Marcel również zginął, żeby zebrać itemy. Więc mamy pierwszego zwycięzcę. A tu są strzały, a ja pozbierałem strzały, ty. Mam jedną. Okay. Co mogę zrobić z jedną strzałą? Tylko proszę bez głupich pomysłów. Bez głupich pomysłów, dobrze? Ja sobie ją sprzedam i będę bogaty. Następna, no właśnie. Która nas będzie czekała? To będzie między Popek 15 a Ziomal AK00. O, no i proszę. Puszczam. Puszczaj, Popka 15. A to ten Popek od nas? Tak. To zobaczymy, jak to nasza tutaj serwerowa taka administracja sobie daje radę, bo Popek, jak nie wiecie, to jest supportem na Teamspeaku, na NoSleepie. No już tutaj widzę, dobrze.
Ja za ziomalem tutaj podążam, do ziomalem. Ziomal co? Ziomal wykorzystuje i wchodzi do wieży, Wchodzi do wieży ziomal. No i ostrożnie, nie, taka prosta droga, dobrze. Ale ziomal idzie, do skrzynki. Już otworzył skrzynkę, coś wziął. To było skrzynce? Jabłuszko. Refil. A, refil był, proszę. Ale już słyszę, że ktoś pije coś tam. A Popek? Popek szuka ziomala i nie może go znaleźć, no. Popek, tutaj nie ma ziomala. Ziomal był w wieży. I ziomal dalej tam się kryje, zobaczcie. Czeka na Popka, aż Popek zacznie wchodzić drabiną, ale Popek nie jest taki. A Popek się chowa tam, no. O, strzela do niego. Zobaczcie, no. Chyba tylko będziesz miał utrudnione trafienie. Bo mam drugą strzałę. Walka, nie powiem. Bardzo dynamiczna, nie? Właśnie widzę, tak jak na szachownicy to się wszystko dzieje. No i jak tutaj to przyjdzie? Coś mi się wydaje, że jeżeli w ciągu 10 sekund tutaj się coś nie zmieni, to ja bym tego ziomala po prostu tepnął go, nie? Dobra, idziesz do niego, Popek, po prostu, odrobiński. No czekaj, Popek wchodzi. Wow, co tu się dzieje? No i Popek się poskładał. No widziałeś, Popek, miałeś szansę, żeby poczekać chwilę, to by ziomiar się pojawił na dole, a tak trudno. Stało jak się stało. Więc mamy kolejnego zwycięzcę w pojedynku i jest nim ziomal. Kurde, ja zbieram strzały tutaj w ogóle, bo tu... O, patrzcie, ile strzał. Ale ja będę bogaty. Linia, mogę się zakładać o 5 strzał. O 5 strzał? Mhm, tyle mam. Wyżej będę na minusie. No, najwyżej. I tutaj gracze spamią, że koleś miał kill aurę, ale z mojej informacji wynika, że był czysty. Ale który kill aurę miał ten, ten ziomek? Wygrał. Znaczy nie, no jak tutaj widziałem, że jak Popek wchodził, on oberwał od razu od tego. Nie, no moim zdaniem nie miał ziomala aur, to tak nie wyglądało. Poza tym grałem już 3 lata, więc... Kolejna para. Kolejna para to... Apaczek 10 oraz Olivia 1411, jeśli tak się powinno to czytać. Apaczek i Olivia. No i tutaj ja to mówię, no i tutaj takie pojedynki są, gdzie chłopak ma dziewczynę bić, to takie nie halo, no. Sama się zgłosiła. No. Wiedziała, co się szykuje. Myślisz? No. Zresztą nie pisała, żeby radio zgłosił, to może jednak nie. No to widzisz, to nie wiedziała, dobra, i walczą. Jest. To tu jest, Olivia. Ja biegnę za Oliwią. Oliwia, zobaczcie, ona normalnie, ona jest odważna, już wbiega. Tak, i obrywa. I zresztą Apaczek też obrywa. No, to jest taki równy pojedynek, zobaczcie. Ale obydwoje chyba mają potki. No. To było dosyć no, pobił nam dziewczynę, Apaczek. Oddawaj, Eku. Apaczek wygrał, tak? Apaczek wygrał. Dobrze, no to mamy bardzo szybką walkę. Przeniesie ciągnęła. Tutaj nadrobiliśmy i kolejną parą, kolejnymi osobami, które się spotkają na udeptanej ziemi. To Hugaj oraz Tomek 87614. Po co mam tyle tych numerków przy tych nikach, no? Z kobiecym skinem. Może zajęty? Znaczy, Tomek, ale czekaj, Tomek to nie wygląda mi na skinie jak Tomek. Tomek się podaje za Weronikę na serwerach aktualnie. Nie bardzo tego, nie bardzo tego rozumiem. Nie bardzo to rozumiem, no ale okej. Gender te sprawy. No tak, no, ja jestem zacofany, ja stary jestem. Znaczy niektórzy mi powiedzieli, że jak zgoliłem brodę, to mam 20 lat mniej. Aż tyle? No właśnie jak patrzę teraz na kamerę, no trudno. No może młodziej, no może faktycznie młodziej, ale jak 20 lat mniej, to ile ja już po ślubie bym musiał być. Jezu, a my w tym roku 20 lat minęło, jak ja po ślubie jestem. Kurde, jak ten czas leci. Dobra, ale tu nie gadamy. Tomek biega na wieżę, idzie do skrzynki. Przeskoczył, jest przy skrzynce, chyba wziął coś. A tam się odnawia w ogóle to wszystko, czy się nie odnawia? Tak, odnawia się. Ale oberwał i został zrzucony.
Nice. Fajne zadanie, znaczy zagranie. Szkoda, że tylko do wody trafił, bo to by było naprawdę super już wtedy, nie? Troszeczkę by tak, ale patrzcie, ucieka. Po prostu ucieka. Tomek ucieka. Zwiewa. Ale je refila. Zjadł jabłko. Dalej ucieka. Czekasz, znaczy, to mi się... Ale dostał znowu strzała. Z drugiej strony, Hugaj, on tu nie może wejść. Dzień dobry, pani Madziu. Patrz, oni się biją, wiesz? Znaczy już teraz się nie biją, ale przed chwilą się bili. Teraz jest ktoś... Strzelane jest strzelane. Wow, ładne te strzały lecą. No ale Hugaj znowu już padł do wody. I teraz zaczyna się walka na brzegu. W wodzie już teraz, zobacz, biją się. Zobacz, Madzia, biją się. Widzisz? No i chyba taktyka Tomka zdała egzamin, bo wygrał. Wygrał. Na początku oberwał, momencik. Na początku troszeczkę oberwał, ale później chyba tak jak on powiedział, zregenerowało mu się życie i już... I wygrał po prostu. Po prostu wygrał. Po prostu jest lepszy. Lepszą taktykę obrał. Słucham. To jest tak. No. Tak mi przykro, jak niektórzy przegrywają, wiesz? Nie. Teraz na razie nie. Szymon już jest w domu. To zaraz przyjdzie. Kolegi. Jakiego kolegi? On nie ma ten ma kolegów, ma. Żartowałem. Później troszeczkę będzie. No i dobra, kolejną parą. Paweł, szybciutko. Ja czekałem, aż... No dobra, jestem. Aż puścisz dziecko na dół, tak to widzę, zaporuj się tatuj. A jak? Dobrze. Kolejna walka jest między Kasia 88834, a... Chiki. Chiki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ale Chiki to chyba z poprzedniej edycji chyba było, prawda? Coś mi się wydaje. Czy był Chiki chyba taki. No. Na pewno nie wygrał. Na pewno nie wygrał, ale chyba brał udział, coś mi się wydaje. Coś mi to jakoś tak. Albo brała. Utknął, albo brała. Brał. Z kim ma dziewczynce. O, brał. Aha. On się dobrał z Tomkiem aktualnie. Aha. Aha. Okay. Aha. Jasne, że Chiki wygra. Tutaj na czacie przeczytaliśmy. Coś czuję, że chyba wygra, bo jeżeli w ciągu 15 sekund Kasia nie wróci... Piszą, że ona zaraz będzie. No, to już jest ten. Piszą, że poszła na kulację. No, ale wchodząc na serwer zdecydowała się grać, więc... Daj jej minutę, proszę. No damy jej minutę. No dobra, no niech będzie ta minuta. No po prostu przesunąć walkę. No to będziemy musieli zmienić parę. No to przesuńmy walkę, że ta walka się odbędzie w kolejnej turze. Ktoś ich tepnie tam na górę, na ten tak? Ja zapomnę już. Dziękuję. Chiki by na pewno przegrał. Jako, że nie jestem przygotowany, więc muszę sprawdzić, kto będzie następny walczył. Następna walka jest między... Od razu, przy okazji w sumie moja prośba. Osoby, które się zapisują na forum naszym, proszę, aby wchodziły na ten serwer, bo ostatecznie muszę przepisywać wszystko i kreślić. To znaczy... Bo mam pary, których w ogóle nie ma i... No trudno, no to nie ma, no to okej, okay, no to ich nie będzie. Dokładnie. Jeżeli się zapisujecie, to tak tutaj powiem w momencie, kiedy się kolejna tam para pojawi, żeby walczyć. Jeżeli się już zapisujecie, to pamiętajcie, że jest to organizowane o jakiejś tam godzinie. Przeważnie o 18 się startuje. No z małym poślizgiem akademickim, 15-minutowym, ale tak od 18, o 18 trzeba być na 100%. Jeżeli was nie ma, no to przykro, zostajecie wykreśleni. Jeżeli w danej parze nie ma jednej osoby, to automatycznie druga osoba wygrywa. Tak to będzie przebiegało i tego w żaden sposób nie zmienimy. Dobra, Paweł, lecimy. Dobrze. Dalej. To jest, czyli kolejną walkę zaraz między Matis Matt a Mordar. No to. Zaczynamy. O, Rekin tu do nas dołączył. Gdzieś. Matis Matt i Mordar.
jesteśmy Mordar i teraz zobaczymy, jaka taktyka będzie u Mordara. No trafił od razu w kaktusa, no bardzo dobra taktyka. Gdzieś się chłopie nadział. Tak, no nie, no nie, on, czekajcie, ale on wybrał drugą wieżę, zobaczcie, on nie idzie do tej swojej bliższej. Już shiftuje, chodzi, ale jest tutaj. Jest tutaj i jest sam. Gdzieś jest ostrzeliwany. Walka jest na środku. Zobaczcie, na środku. Matt. Mordar już uciekł. Nie, uciekł, schował się. Już myślałem, i odbywa się walka w samej wieży. To tak wygląda, jakby było oblężenie. I Matt wygrał. Szybciutko. A nie, na długo się nacieszył tym wszystkim, co zebrał, bo proszę bardzo, os jest na posterunku. Tak, czuwa os, zbiera wszystko jak leci. I cóż, i Matt. I co, teraz wracamy do kolejnego, do poprzedniego, tak? Nie, jeszcze tak. Nie wracamy, skoro Kasi nie było, no to poczeka sobie w tym momencie i lecimy dalej. No to lecimy. Kto wygrał w poprzednim, jeżeli... Matt wygrał. Kolejna walka odbędzie się między Prokar a Nosweer. Prokar i Nosweer. Dokładnie, No podłoga Sweer. O. Już jest, zobaczcie, Prokar i Nosweer. Sweer. Znaczy Sweer z angielskiego. Ubierać się chyba? Ubierać się przekleństwo? Nie, chyba nie. Dobra, Prokar już wypił. To jest przysięga. A, przysięga. Też może być. Kurde, tak delikatnie powiem tego Prokara, to mi tak teleportuje. Teleportuje delikatnie. A Nosweer na górze już jest, już tutaj oczywiście pewnie no, wzięła i dlaczego? W takim wypadku wzięła i miała, czy miał dopalacza i uciekło? Nie? Dlaczego się uciekło? Halo? No co to za chowanie? Gra na czas. No ale to minął jej wszystkie te rzeczy, które ma. Nie, dopiero zobaczcie, dopiero tutaj sobie zjadł lub zjadła. No i Prokar teraz ucieka, ale Prokar się tak delikatnie teleportuje. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak ta walka przebiega? No tutaj, tu mamy wyścig pokoju normalnie. Kiedyś taki był wyścig, nie wiem czy pamiętacie, pewnie większość z was nie pamięta. To był w maju organizowany wyścig pokoju i tam kolarze jeździli. To tak to właśnie podobnie wygląda, nie? Jeden naprzedzie peletonu, a reszta go goni. No zobaczymy, ale tutaj widzicie? Wykorzystała Nosweer. Ale co to było? Nie trafiła go ani razu? Ani razu nie trafiła, no. Jak to możliwe? Widziałem to. Już nie to wyglądało, ale to tak było. Że nie ma kilaury. No właśnie, patrzcie. No i znowu ta sama sytuacja, czyli tak samo, patrzcie, zabiega ten i co teraz robi? O, tu jest ciężko, wpadł do lawy, spalił się. On popełnił samobójstwo, to się liczy jako wygrana? Chyba tak. Oczywiście. No dobra, niech będzie. Nosweer. Dobrze. Tak więc... I kolejna para. Kolejna para, to postarałem się i mam nadzieję, że dobrze się postarałem. Widzę, kolejną parą jest Rinia i Paweł, to tak? To wy się bijecie? Nie. Tutaj... pomyliłem się. Lockwell chyba to się czyta. Chyba chodzi. Tak, i Nati. I Nati 3/8, Nati 8/8. Między sobą dwie kobiety, dziewczynki. Będą walka na pazurki, będzie ciekawa, która będzie bardziej porysowana. Teraz może Rinu z tobą się założyć może. No Rinu, na kogo? Szybciutko, no. Na Loku. Lockwell? Nie wiem. Lockwell, dobra, to ja na... Nati, masz wygrać. Ja ci nawet będę rzucał strzały za to, żebyś strzelała, no, wygrać. 10 centów. A, widzisz, ale strzał piękny. Dobrze, Nati, tak strzelaj. Zabij. Nie, znaczy pokonaj. No ja się śmieję, no co chcecie, no.
No, dobrze, tutaj, ale dwie strzały więcej. Ja wygrałem, wygrałem 10 centów. Ha, 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 ha. Dziękujemy serdecznie. Ty no chciałem. Musisz 20. Ukłon. Kto wygrał? Nati, wygrałem, 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 dziękujemy serdecznie, wygrałem, jestem 10 centów do przodu, jeszcze 20 w plecy. Ale to już tak jakby 10 było normalnie wygrane, bo już tydzień minął, więc u mnie się odnowiły zasoby finansowe na kolejny tydzień na jedzenie. Więc jest dobrze, jest to dobrze. Nie fair, bo u mnie nie. No jak to nie? No nie. A teraz Viperakafu... Co? No ja tego nie będę czytał. To jest Viper aka Fakucio. I Titanic. Tak, i Titanic. Titanic, zalej go! Mam znaczy, Titanic utonął, a nie zalał. No dobrze, ja wiem, że utonął, ale poprzez to, że nabrał dużo wody, to może go zalać, nie? Mhm, ale to ten Viper może być teraz górą lodową, która pokona tego Titanica, więc... Zobaczmy, kto będzie lepszy. Znaczy, wyglądają identycznie, nie? Tak. Ciężko, no dobrze, że długość ciągniku się różnią. Chyba dobra. Się. O, dobra, przeniesie się na górę, przeniesie się na górę. 10 sekund. Titanic, ubieraj się szybciutko, bierz podki, bierz wszystko, biegnij do wieży, bierz refila i do boju. Dobra. Dobra. No i czekamy, kto tu się pojawi w tym miejscu? Walcz. No i pojawi mi się tutaj Titanic i ja za nim tutaj już zmierzam. Aha, patrzcie, tak jak mnie słuchał. Widzieliście to? Tak jakby mnie posłuchał. Zobacz. No i, no i co? A ten pobiegł na środek, bo już chce walczyć, ale tam jest refil. No, no i teraz uwaga. Na dole tam VIP, ten VIP coś tam szuka, ale Titanica tam nie ma. Titanic sobie kucnął w wieży, nikt jego wczesto nie widać. No i co? Titanic, tak to się bawić nie będziemy, chłopie, masz się lać, no. No zejdź tam, na dół. Bo nie tędy, nie skacz. Normalnie zejdź drabiną. Będzie walka na moście chyba. Jest walka na moście, bo już przyszedł. A, patrzcie, widać go, ledwo wystaje i obrywa. Haha, gdzieś Titanic? To nie było dobre, ale ten spadł. No, kolega przesympatyczny spadł do wody. Do wody. Dobra, Titanic schodzi, schodzi już Titanic i się w drzwiach już spotkali. Spotkali się w drzwiach i tu jest cały pojedynek. I Titanic przegrał. To mówiłem. Jednak miałem rację, że ten dziwny nick był górą lodową. Titanic przegrał. Dobrze. No trudno. Więc dobra, kolejna para. Kolejna para to Julcia 9 oraz Piotruś. Ginek. Paweł, czyż byś to zrobił specjalnie, łącząc Julcię z ginekologiem? Nieprawda. Ja stawiam na ginekologa. No tak, no w sumie idąc do ginekologa trzeba się poddać jego. Dobra, nie, żartuję. Nie, dobra, spokój. No i ginekolog Piotruś już wystartował od razu. I już biegnie, biegnie. On tu w ogóle wie, o co chodzi. Już biegnie mieczem, macha mieczem, już się biją się. Obrywa na razie. Julcia chyba więcej razy oberwała, tak widzę. No, na pewno więcej razy oberwała. I wygrywa ginekolog Piotruś. W ogóle zero szacunku dla kobiet. I dziewczyn. Zero. Dobra, kolejna para. W ogóle, a dlaczego wy dzisiaj tacy małomówni jesteście? Nie wiem, na kacu wszyscy, czy co? Ja tu co chwilę komendę muszę pisywać, więc... Rynia tam tylko się zajmuje otwieraniem, a nie chce tu nic gadać. Master no. of Nope i... Jest, teraz Master of Nope i Karol Golik 8. Ustawcie się ładnie. Kto wygrał poprzednią rundę? Ginekolog Piotruś. Tak, ginekolog, prawda? Ja nawet pamiętam. Na miejsca. Gotowi. Otwieramy. Wchodzimy. Nie tam, gdzie idziesz, za tobą, bo... Drugą stronę. No i co? A, no, załapał. 10 sekund. Karol ma 9 lat, więc... Aha! To nie wiedzieliśmy o tym, przepraszamy. Karol Golik 8.
Czyli 8 to pewnie zaczęło, ile miał lat, jak zaczął grać, coś mi się wydaje, tak? Możliwe. Skoro teraz ma 9 lat. Dobra, zobaczcie. Ale zobaczcie tutaj, gdzie jest ten nasz Karol. Tutaj. Karol pobiegł od zewnętrznej. Teraz szuka. Wchodzi do wieży, moi drodzy. Już go widzimy na moście. Natomiast kolega przez empatyczny już tu był. No przykro. Karol, spóźniłeś się. On był szybszy. Szybszy był od ciebie. Jadłeś coś? A nie. Bo był refil. Tak, musiał być. Ale to każdy ma swojego? Tak. Mhm. Aha. I patrzcie, biją się. Zobaczcie, Master of Dope jakoś tak się skradał, ale się nie wyskradał. I proszę bardzo, brawo! Kto wygrał? Karol Golik, 8, czyli gracz, który ma 9 lat. No ludzie, no co, nie jesteście ten pod wrażeniem, bo ja wielkim. Ja też. Właśnie dlatego, żeście zamilkli, bo jesteście pod wrażeniem. Ja zamilkam, opisywałem komendy. Zabrakło mi mowy. No nie wiem. Mr. Matthew i skaczący. Tu jest. Nie widzę, X-Bushi. Bo na. X-Bushi, bo na shifcie. X-Bushi. Mr. Matthew i X-Bushi. No to moi drodzy, otwieramy. Moment. To ktoś znowu rozwalił tabliczkę. O, to nie byłem ja. Ja mnie tam nie było. Ja to gdzie indziej rozwalam tabliczkę. Ja sobie teraz tutaj stanę. O. Zobaczcie w ogóle ile osób. Ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że tak świetnie się bawicie tutaj razem wspólnie z nami w tym konkursie. PVP. Co na wnętrz? Okej, już zamykam. Ubieraj się X-Bush i tam masz ubranko. Chyba nie do końca ogarnął. No, X-Bush się nie ubrał. No to trudno. Ale ma EQ. Ma no to... Aha, w EQ. Wszystkie zbroje. Widzisz, on cię pewnie chciałby przemycić tą zbroję gdzieś. Znaczy, no ma czas jeszcze do ubrania się ma, bo... A podaj bo przecież... O, ale zobaczcie. Zobaczcie. No dobra, nie machę, mnie tam nie ma, no nie widzę się ze mną, walcz chłopie, no. Machał rączką jakby sojusz? Bo troluje nas. Nie no, jest teraz na dole, zobaczcie. O co tu chodzi? Co on tu robi? Co on tu kombinuje? Ja to sobie zrobię inaczej, czekajcie. GM3. O, już ubrał. Dobra, jestem GM3, albo trollował tak, może tak się czuje pewny, wiesz. Widzę, dużo osób obserwuje. Może tak, ale biegają, patrzcie. No nie, wyjdę zaraz z tego giema, bo widzę, jak wy go śledzicie, wiecie co to jest, tak, on biega, a za nim taka stada trzech osób. O, Skwazar, truskawka, no, zjemy cię! Dobra, bez spokój. No sprawdzamy, czy nie cię. No ale żeby mu aż w kieszenie zaglądać? On nas nie widzi, to mu to nie przeszkadza. No ale tutaj ten pojedynek to jest taki, no też, no bo widzę, bardzo dynamiczny. O. Dwa strzały, ucieka, proszę bardzo. Biegnij, goń go, rzućcie mu pod nogę, nie wiem, błoto mu zróbcie, żeby... Ale już wchodzi na górę tutaj, tak. I tutaj będzie czekał, Mix Moody i walczą. Tutaj się już musi ten pojedynek skończyć, tak, i skończył się. Mr. Matthew wygrywa. Mix Moody nie była dobra, to dla ciebie taktyka, uciekanie, takie rzeczy, to nie tak, tak nie można. Ja zrobiłem w ogóle, również GM3 sobie uruchomiłem, GM3 trójeczkę, bo ja widziałem, że tutaj, nie wiem, patrzył na mnie, machał, po co. Ja tu jestem zbędnym tylko dodatkiem, takim, który tylko nagrywa to, co wy tu robicie, a wy macie walczyć, żeby przejść do kolejnej tury, do kolejnej rundy i żeby w końcu wygrać nagrodę, o której jak w dzisiejszym, wcześniejszym filmiku razem z Matym mówiliśmy, nie powiemy jeszcze co to będzie, ale na pewno główna nagroda będzie warta kilkaset złotych. Tak jest przewidziane. Dobra, kolejna para, Paweł. Kolejna para to Daker 16 oraz Lord Podłoga Harlem. Daker 16, Lord Harlem. Wow. Macie 10 sekund, żeby się przygotować.
3, 2, 1, start, walcz. Dobra, i jest, już widzę, obserwują. O, truskawka obserwuje Lorda, a ja pobiegnę na drugą stronę. A tam za Duckerem ktoś też również leci. Bichester, oczywiście. A, to właśnie. To jest specjalista od cheatów tutaj od linii, to się dowiedziałem, prawda? O, z życiu rozmostu. No, ale tam też teraz oberwał. I trafił, no tutaj może mogło troszeczkę Lordowi, Lordowi troszeczkę życia ubyć, nie? Bo uderzył. Tak, tak, na most spadł. A nie na most spadł. Jest pojedynek tutaj w środku. O, no i teraz tutaj, tu się musi to już wyjaśnić. To tak, podejrzewałem. Lord, to przez ten chyba. Pewność. Przez ten upadek, to ten most. Spadnięcie z mostu i upadek tutaj, no stracił na pewno troszeczkę. Tak. Nie, Lord przegrał. Ducker wygrał. Tak, Ducker 16 wygrał. Ducker wygrał. Ducker wygrał. No i moi drodzy, właśnie to będzie. Kolejne dwie walki i będzie przerwa. Tak, właśnie. Dokładnie, czyli dwie walki i będzie przerwa. Tak, więc kolejna walka jest między Dudeu. Alienia 312. No i mamy męsko-damski pojedynek. Linia, na kogo stawiasz? Na Dudiego. Jesteś gotowa, żeby przegrać kolejne 10 centów? Najwyraźniej tak. Dobra, Alienia, chodź, ja ci tutaj na ucho powiem, jak należy go pokonać. Słuchaj, włączasz tamtym X-Rayem tą kill aurę, wiesz, nie? I lejesz, typa. No nie, no żartowałem. Dobra, dobra, ja już biegnę za swoją tutaj zawodniczką, na którą postawiłem 10 centów. Alienia, tak, Alienia i Dudeu. No Alienia, no nie bij dziewczyny, chłopie, no weź się zastanów, co robisz, ej! To było. No zero jestem. Dobra, to następnym razem przy zakładaniu to ja będę pierwszy wybierał, na kogo stawiam, bo ja to zawsze zostaję na straconej pozycji. I ostatnia walka przed przerwą odbędzie się pomiędzy właśnie Kasią 88834 a Chiki 123. Tutaj dziękowaliście, że to dzięki mnie, bo Paweł chciał tam już, żeby się wcześniej skończyło, ale no okej, nie ma problemu. Jest jak jest. Startujemy z tą walką. Nieraz trzeba też zaczekać, trzeba się postawić w roli innej i nieraz tak bywa, że trzeba odejść. Dobra. I Chiki tutaj, Chiki, ale coś mówił, że tutaj właśnie... Gdzie jest Kasia? Nikogo nie widzę. A na moście jest Chiki. O, a Kasia jest tutaj. Ona się tędy skrada dopiero i wchodzi na most. A Chiki już na nią czeka. Już się biją się tutaj. Oj, 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 oj. No i Chiki wygrywa. Oj, oj. I Chiki wygrywa. Kasia została poskładana w środku wieży. I to była ostatnia walka w takich dzisiejszych eliminacjach i w tej chwili będzie przerwa i za chwileczkę spotykamy się dalej i będą już wyłaniane z tych kolejnych walk 5 osób, które przejdą do półfinału PvP. Dobrze powiedziałem, Paweł? Tak, już będę parował wygrany. Dobrze, to cóż, na razie się z wami żegnamy, pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, jak się spodobał wam film, zostawcie łapkę w górę, zapraszamy do reszty konkursów i do zobaczenia, usłyszenia za chwil kilka, czyli dosłownie gdzieś tak. No tutaj my z 5 minut robimy przerwy? Tak. No trochę może więcej. Dobra, to napisz już, że jest przerwa. Jest przerwa i po przerwie się spotykamy już z osobami, które wygrały wcześniejsze pojedynki. Na razie i do zobaczenia. Jo! A wy to co, macie zamiar się pożegnać, czy to nie wiem, co, ciągnąć was za języki? Linię tam za co innego pociągnął, no ale was, no ludzie. Ludzie was oglądają, gracze są, powiedzcie siemanko, do zobaczenia. No entuzjazmu trochę, no. Ej, no przecież będziemy się wszyscy widzieć jeszcze za kilka minut. Za chwilę. No, wszyscy to się będziemy widzieć dopiero w sierpniu, no. Tak, to będzie coś. No, ale ja cię, Paweł, wtedy zobaczysz ty. Na razie, ją. Żebym ja cię nie obiecuj.